Przywitanie nie było korzystne. Gdyby ten vlog składał się z takich kolorów, albo siedzących tyłem ludzi oglądających nieistniejący zachód słońca, pewnie nie zostalibyście tu dłużej niż 10 sekund. Ale jeśli powiem wam, że z tego filmu dowiecie się, dlaczego w Wietnamie w autobusach się leży, dlaczego ta młodzież nie siedzi na Facebooku, w jakim sosie się zakochałem i uzależniłem oraz z jakiego powodu Sapa spodobało nam się jeszcze bardziej niż miejsce z poprzedniego vloga, zapraszamy na drugi odcinek podróży po Wietnamie. Dziś Hanoi i Sapa. Hanoi, stolica i drugie po Ho Chi Minh miasto Wietnamu. Prawdziwie azjatycka metropolia silnie rozwijającego się kraju. W grudniu wydaje się tu idealnie, nie za gorąco, nie za chłodno. Jedzenie smakuje świetnie i jest tanie, a w wielu sklepach trwa szał bożonarodzeniowy, sprzedaje się choinki, światełka, ozdoby. Mówiono nam, że trzeba tu mieć oczy dookoła głowy i cztery nosy. Coś w tym jest. Pierwsze wrażenia po wyjściu z hotelu. Jest dużo, dużo głośniej niż w Hongkongu. Zapachy są bardziej intensywne. Dominuje w tym hałasie oczywiście odgłos skuterów i motorów i klaksony. Jest mnóstwo kabli, inna architektura, ale jest tak, jak się właśnie spodziewaliśmy. Dokładnie tak sobie wyobrażaliśmy pierwsze zderzenie z Hanoi. Hanoi leży na brzegu Rzeki Czerwonej i jest młodym miastem, odliczając cesarską cytadelę i dwie świątynie. Stolicę Wietnam zazwyczaj miał w innych miejscach, jedną pokazaliśmy wam w poprzednim vlogu. Oględnie mówiąc, wszystko co najciekawsze zmieści się w tym trójkącie. Przyjrzyjmy się temu jezioru o romantycznej nazwie Hoang Kiem, nad które warto udać się o poranku, patrząc z zazdrością, jak Wietnamczycy dbają o kondycję fizyczną. Wstąpmy na wysepkę, gdzie ulokowano świątynię, gdzie czci się świętego żółwia, jednego z symboli narodu. Jeszcze kilka lat temu żył tu jeden z trzech tych gigantycznych 200-kilogramowych żółwi. Hej, pilnujesz żółwia? Nie bardzo. Najstarszą urbanistyczną, architektoniczną częścią Hanoi jest tak zwany Old Quarter, czyli dzielnica kolonialna, która oczywiście powstała w czasach, kiedy dominowali tutaj Francuzi. Jest tutaj mnóstwo kolorowych, postkolonialnych i kolonialnych budynków, dominują żółte. Wszystkie są bardzo wąskie. To pozostałość po prawie kastralnym, które wprowadzili Francuzi, którzy nie pozwalali budować zbyt szerokich budynków, bardzo ograniczali działki. I te domy są bardzo wąskie, 2-3 metry szerokości bardzo często mają. W związku z czym tak zostało to do dzisiaj i w ten sposób też rozbudowuje się Hanoi w tych rejonach oczywiście. Ale jest też druga kolonialna dzielnica w Hanoi. A teraz ciekawostka. Tutaj środkiem miasta biegnie linia kolejowa. Tak, stamtąd przyjechaliśmy z Ninh Binh właśnie do Hanoi. I kiedy przyjeżdża pociąg, ruch zamiera. Proszę bardzo. A pociąg jedzie pomiędzy domostwami. I jest to taka osobliwa atrakcja turystyczna. Co zobaczyć jeszcze w Hanoi? Przedzieramy się przez kwartały pełne skuterów, potem dziesiątek dzieciaków w samochodach. Ale kierują rodzice. I docieramy do dzielnicy francuskiej. A tutaj lekkie zaskoczenie. Chodniki służą do chodzenia, a nie parkowania skuterów. Magnifique. Proszę, czasami stoją. Pewnie dlatego, że tam jest policja. Drugą dzielnicą, w której można zobaczyć kolonialną architekturę, jest dzielnica francuska, kwartał francuski, gdzie wciąż jeszcze czuje się taką atmosferę, duszną atmosferę tamtych czasów. Zwłaszcza w takich kawiarniach, czy też patisserie albo boulangerie, w takim właśnie francuskim wystroju, w restauracjach albo też hotelach. Tutaj, w tej dzielnicy znajduje się także ważny ze względów kulturalnych, ale także historycznych budynek dla Wietnamczyków. Jest to budynek opery, związany z dążeniami niepodległościowymi Wietnamczyków właśnie. A opera hanojańska jest największym tego typu kolonialnym budynkiem w całych Indochinach. Podobnie zresztą jak dawna francuska szkoła, a dzisiaj Muzeum Historii Wietnamu.
Poznawać miasto warto, studiując jego topografię, a także kulturę, jedzenie i historię. Czasem trudną. W Hanoi wielu kieruje się do specyficznego, jednego ze starszych kolonialnych budynków, Maison Centrale, więzienia z czasów okupacji francuskiej, a potem wojny wietnamskiej. Więziony był tu na przykład John McCain, niedoszły prezydent USA. Odwiedzają też ciekawe świątynie, pagodę na jednej kolumnie czy świątynię literatury. Chyba jedno z najładniejszych miejsc w tym mieście. Ten pawilon z charakterystyczną bramą został obrany na przykład jako symbol Hanoi, a to jedna z milionów wycieczek szkolnych, obowiązkowych, odwiedzających kompleks. Hanoi ma również swoją katedrę Notre Dame. Tak, nie przesłyszeliście się. Jednym z symboli Hanoi jest neogotycka katedra Świętego Jana, którą widzicie za moimi plecami. Ona była wzorowana na katedrze Notre Dame z Paryża. No troszkę przypomina fasada ten słynny kościół, choć jest dużo bardziej zniszczony, ale ma to swój urok. I taka ciekawostka, 15% Wietnamczyków jest katolikami. Proszę dobrze przemyśleć ten ruch. A tutaj już nie ma miejsca na architekturę kolonialną, nie ma miejsca dla świątyni. Ogromny, pusty plac, przy którym dominuje mauzoleum Ho Chi Minha. Tak, tutaj jest pochowany Ho Chi Minh. Co ciekawe, to Saigon nazywa się Ho Chi Minh, a Ho Chi Minh jest pochowany w Hanoi. Jeszcze jedna ciekawostka, jedną z najbliżej położonych ambasad jest ambasada Polski, właściwie tuż za rogiem. Jeszcze jedna ciekawa sprawa. Wieczorem młodzież spotyka się tutaj pod Teatrem Lalek i razem śpiewa hity albo tańczy. No cóż, każda młodzież rządzi się swoimi prawami. W każdym kraju inaczej, powiedzieli starzy ludzie. Jedni bawią się w ten sposób na ulicy, a inni obok w zacisznym teatrze oglądają spektakl kukiełek. Kukiełki prezentowane są na wodzie. To tradycyjny teatr wietnamski prezentujący historie i legendy związane z powstaniem Wietnamu. Wywodzi się z prawdziwych teatrzyków, które odgrywano na ryżowych polach wietnamskich wsi. Jak każde duże azjatyckie miasto, po godzinie 20 najwięcej osób przyciąga do nocnego marketu. I tutaj również jedna ulica jest przeznaczona jako night market, gdzie można kupić po prostu wszystko. Na przykład Chanel. Ja mam zupę po, tylko akurat tym razem wersja wegetariańska. Bardzo dobra. Zaczynamy swoją przygodę kulinarną z Wietnamem. Wywarem z ryby, taki mini sos rybny na dzień dobry. Dla mnie osobiście jest to bardzo dobre, ponieważ jest to połączenie słonego i słodkiego. Ja to bardzo lubię. Potem mamy takie dumplingi robione na parze. Ania ma kurczakowe, ja wieprzowe. Przy czym w moim przypadku mamy w bonusie coś, co nazywa się cinnamon pork, czyli taka wędlina wieprzowa moczona w sosie cynamonowym. Pasuje.
gdy już się przejecie Hanoi, może to nastąpić w zależności od człowieka po 2 godzinach albo 2 dniach, możecie zorganizować wycieczkę w góry do Sapa. I teraz dopiero zaczną się widoki. Jedziemy do Sapa porannym autobusem. Jesteśmy zaskoczeni, ponieważ jest to autobus do spania. A jest godzina 8. Musimy spać i koniec. Tak to wygląda. Chciałbym coś mądrego powiedzieć na początek, ale chyba nie mam weny. Sapa jest mało ciekawym górskim kurortem rozwiniętym przez Francuzów, a dziś trochę głośnym i przyładowanym ośrodkiem turystycznym, gdzie wieczorem obok techno na placu głównym zobaczysz seniorki tańczące do Modern Talking, a w sklepach przewala się od podróbek North Face. Ale Sapa jest też idealnym punktem wypadowym w okoliczne góry i doliny zamieszkane przez kolorowe mniejszości narodowe. Najważniejsze w tym miejscu jednak są widoki, mistyczne wręcz. Oczywiście jeśli pogoda sprzyja, a sprzyja bardzo rzadko. Buena vista. Buena, buena. Wow. Obszar wokół Sapa słynie oczywiście z tarasów ryżowych, które teraz nie są żółte, no trudno, ale przede wszystkim z odosobnionych, dość odosobnionych kiedyś, mniejszości narodowych, Hmongów, Dao czy też Yao. Dlaczego tak się zdarzyło? Otóż po prostu zarówno ci Wietnamczycy z południa, czyli z Dai Viet, jak i później Francuzi, nie byli w stanie w tych rejonach skolonizować i podbić tych terenów skutecznie. W związku z tym tradycje tych mniejszości narodowych w miarę przetrwały, dziś stały się dodatkową atrakcją turystyczną. Niestety troszeczkę zmienioną w spektakl. Jesteśmy w miejscowości Kat Kat, która jest takim skansenem. Nie jest stworzona od zera, na szczęście jest zachowana z tego co było kiedyś, ale jest maksymalnie skomercjalizowana. Mimo wszystko będziemy bronić oczywiście, ponieważ dało tutaj tym społecznościom gigantycznego kopa rozwoju, ale autentyczności w tym przypadku raczej nie zobaczymy. Na szczęście przyjechaliśmy tu na 2 dni, więc 2 dnia mieliśmy okazję doświadczyć w miarę prawdziwego trekkingu. Te 12 km, chyba 12, przez dolinę Muang Hoa do Lao Shai zupełnie nie zmęczyło, bo paliwem były krajobrazy. Dzisiejszy trekking ma 14 km, jest dużo ciekawszy, jest spokojniejszy, jest cicho, widoki, a może i nawet lepsze. Z każdym krokiem, z każdym oddechem wędrówka była tak cudowna, że aż wzruszała. A im bliżej tarasów ryżowych, tych słynnych tarasów, które widziałeś tylko w filmach czy na plakatach w wietnamskich restauracjach, tym wrażenia były jeszcze większe. Wygląda z bliska, jak widzicie. Ślady są po bawołach. Bawoły, to jest zresztą ścieżka dla bawołów. Bawoły wciąż pracują tutaj w rolnictwie. Pytałem do kogo, naszego przewodnika, pytałem do kogo takie poletko należy, taki pas zazwyczaj. Odpowiedź padła do wszystkich, do całej wioski. Otóż cała wioska na przykład jest właścicielem danego pola ryżowego, składającego się z kilkudziesięciu tarasów. I wszyscy sobie pomagają uprawiać tam ryż. Nie ma właściciela, ponieważ przecież, przypominam, panuje w Wietnamie komunizm. I ma to odzwierciedlenie jak najbardziej w rolnictwie. No. Ponieważ mieszkańcy tych wiosek Hmongów są porozdzielani wąwozami strumieni rzek, które później dopływają do
Rzeki Czerwonej, no to widzicie, bez takich mostów wiszących by się nie obeszli. Byliby naprawdę odcięci od świata. Właściwie, no byli kiedyś. Teraz są mniej. Jakże śmieszne jest to, że jak się jest w Kioto, to mówi się o słynnym lesie bambusowym, kiedy tam to jest tylko i wyłącznie zagajnik. Poza tym nie mówimy o lesie bambusowym, bo bambus to trawa. A tutaj na każdym kroku bambusów jak mrówków. Jeśli widzieliście poprzedni odcinek, usłyszeliście, że zachwyciliśmy się Halong, cudem świata. Chwilę potem Drangan okazało się jeszcze piękniejsze. To co powiedzieć o tym miejscu? Chyba wybiło skalę. To nasz właściwie ostatni dzień w Wietnamie. Przedostatni, tak. Ale ostatni w takich okolicznościach przyrody. Wietnam nas zaskoczył pozytywnie, czyli podobnie jak było z Japonią, tak, która też zaskoczyła nas pozytywnie. I w związku z tym żałujemy bardzo, że musimy lecieć, bo tak sobie ustawiliśmy wcześniej, kupiliśmy bilet RRZ, że musimy dalej lecieć. Żałujemy, bo szczerze powiedziawszy, czyli gdybyśmy, no, gdyby nie trzeba było wydać tych pieniędzy na ten bilet, to byśmy jeszcze kilka dni tutaj zostali. Ale to jest powód, żeby wrócić do środkowego, na przykład i południowego Wietnamu. Przede wszystkim, bo takie właśnie spektakularne widoki i przyrodę. Warto. Pomimo 6 godzin drogi z Hanoi, warto. Możecie taką podróż zorganizować sami z pomocą nocnych pociągów, jest ich więcej niż dziennych, ale wtedy zaplanujcie lepiej 3 dni. Albo tak jak my, tymi dziwnymi autobusami. Hotel, w którym spaliśmy, ten z pięknym widokiem, nazywał się Vista. I to typowy hotel za $1,000,000, jeśli chodzi o widok. Idziesz z nami? Leci. Cześć, znalazłaś się. No, jaka radość. Czasem jest tak, że słyszysz dużo złego o danym miejscu. Przypadek powoduje, że dochodzą do ciebie tylko negatywy i zrażasz się. Tak było u nas z Japonią. Tak było kiedyś z Wietnamem. A tymczasem Wietnam okazał się jeszcze większym pozytywnym zaskoczeniem. Idąc za ciosem, powinniśmy teraz pomyśleć nad innym kierunkiem, który przestał nas kiedyś kręcić. To co? Meksyk?